Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Medal of Honor Assault. Robimy drugą część pierwszej misji w Arzew. Jak źle czytam, to proszę mi poprawić. I tak, no i zaczynamy. A, to jest tu, spoko. Lubię robić małe rozpierdzie. Za przeproszeniem oczywiście. Okej. Okay. Chyba jedyny gościu. Nie! Oh man! Dobrze. Wszystko. Ten to. Fo! Co to było? O, wbyte. Gdzie to? Kto tam jeszcze? Tam jest coś, mamo. Jaki kamuflaż. Patrz, tego koksa. Dobra. Lecimy. Aha. I jak widzimy, tam jest pan... Grillo Jack. Jack Grillo. Tylko mamy niby uratować. Mam granaty. Oczywiście, że tak. I wszyscy wyglądają. Okej. Dobrze. Wspaniale. Pięknie. Słyszeliście? To niepokojące kroki. A! O, to jest ich więcej niż... O, come on! Tak, my w tej części nie możemy walić z kolby. Przeciwnicy oczywiście mogą, możemy tylko z pistoletów. Weźmiemy sobie na karabinek. Ale tej broni będziemy na razie oszczędzać. I tak. Tu zrobię saves. Ponieważ chciałem wam pokazać, że nie wiem jak było na innych, jak ten, nie wiem jak będzie na tym poziomie trudności, lecz na easy nie możemy go zabić. Dopiero mi się zdarzyło go zabić raz, kiedy nie wiem, czy to właśnie, czy to był bug jakiś, błąd gry, czy coś, błąd skryptu, a udało mi się go zabić, więc teraz zobaczymy, czy uda mi się go zabić. Nie. Okej. Okay. Czyli nie da się go zabić, to po prostu błąd gry. Chodź, grill. Idź pierwszy. Grillo to mega koks. Tylko nie. Musicie na niego jednak uważać, ponieważ on w tej grze umie zginąć. I on się wyrywa jeszcze naprzód. Grillo. Gdzie jest gra? Advanced. Tu nie, wideo. Podświetlimy sobie trochę brightness. Kontrast, żeby... O, żebyście lepiej widzieli w takich ciemnych pomieszczeniach, których... No, może być dość sporo. Headshot. Headshot. Aj, tu nie był headshot. Teraz jest headshot. Dobra, tylko ksu grillo sobie tam... poradzisz. Sobie tutaj popatrzę. Aha, jeżeli chcielibyście, gdybym zainstalował jakieś mody albo tekstury, na przykład, że zamiast P90 jest P90. Tfu! P90 jest P90. Zamiast MP40 jest P90, albo zamiast MP40 jest MP5 albo coś w tym stylu. Powiedzcie, to spróbuję zainstalować. Okej, lecimy dalej! Yeah! Chciałem to zrobić też. O!
Grillo nigdy nie zrobi tego po cichu. Uważajcie na niego. Fajnie się pobawić takiego, kurde, snajpera, ale... On zawsze robi to mega, 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 mega głośno. Z nim nie ma zabawy. Ach, niech cię diabli wezmą. Tak, to jest mało realistyczne, że nie możemy go zabić. Łooo! Grillo, czemu mi nie powiedziałeś? Ja tu cię ratuję i pomagam i troszczę się o twoje zdrowie. A ty mi nie mówisz, że za mną jest jakiś facet. Jej. Musimy przejść sobie tutaj. I tak. Tutaj. Nie strzelajcie ani w te lampy, ani w żadnego, kogo tam zobaczycie. Ponieważ oni was zauważą. Niech on sobie się napije. Co tam pije. Boom, headshot. Boom, S-shot. Czekamy. Musimy... Najlepiej się trzymać blisko niego. Jak chcecie być hardkorami. Trzymajcie się dalej od niego, ale... No, najlepiej właśnie trzymać się blisko niego. Trzeba po prostu... Grillo. Matko boska. Myślałem, że sobie poszedł. Trzeba po prostu się blisko niego trzymać. I nie wchodzić w te słupy światła. O, takie. Hej. What? Okej. No i tyle. Zobaczę, czy kogoś tam nie ma. Jako nikogo tu nie ma, to bardzo fajnie. Dzisiaj... nie wiedziałem, że tu jest apteczka. Czadowo. Ale chyba mi się nie przyda, bo ja widzę, że Grillo tutaj wszystkich ściąga. Może wrzucę też niedługo taki mały let's play z Minecrafta. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Zobaczymy. Grillo, ty jesteś mądrzejszy niż na innych poziomach trudności. Jezus, przepraszam cię, Grillo. A, weź te swoje dokumenty. Dobra. Czekaj, ale ja chcę coś zobaczyć, co nic nie ma. Nie, nic nie ma. Czekaj na mnie. Aha. O, chciałem cię po cichu zdjąć. Ty nie, żadnej zabawy. Brzydki hitlerowiec. Głosy? Gdzie jest Grillo? Ja... do góry... I tutaj... Czekaj, Grillo, to chyba nie da się ogólnie go uratować. Nie ma nikogo? Tego pana, którego tam strzeliśmy, że jest niby więcej tutaj żołnierzy alianckich, chyba go się nie da uratować. Idziemy tam wreszcie? Tak. Tu też posprzątałem, więc widzisz, wszędzie w sumie amunicję. Nie ma za co. No fajnie, że są, ale ja chcę tą amunicję. Nie mogę. A oni coś powyrzucali. Mogę to włączyć? Nie. W jednej misji będziemy mogli grać sobie na fortepianie, na wiolonczeli, znaczy niby włączać, nie, ale będzie jakbyśmy grali. No, okej. Okay. Yeah. Czujemy się tacy najlepsi. No i lecimy dalej za tym miłym panem, bo co nam innego pozostało. No to sami, jak oni tam są. Nie mów mi. To nie jest kooperacja multiplayer. O, to jest benzyna. Yeah. Yeah.
Naprawiły się animacje. Tu nie było takich beczek chyba. Jednak poziomy trudności dość dużo dają. Więc będzie to dla mnie trochę taki let's play na ślepo też. Ta zgrilo, stój, ja chcę im tam rzucić puszkę. Nie! Fuck, zapomniałem, że to jest mój żołnierz i... Dobra. Bym go zabił, niestety. O, ludzie, ma taką fajną snajperkę. O, poczekajcie chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. Musiałem podłączyć ładowarkę do laptopa. O. Ale ty masz mordę, zombie! I co? Widzicie, on jest grzeczny i czeka. Grillo się, kurde, gdzieś wyrywa. I śladu po nim nie ma. Ale że tu sprintować nie można. No i Grillo tam czeka, nie? Bo kurde, nie mogę tego wsadzić, nie? Nie, z tego tylko ropa jakaś leci. Oh my god. Szczerze, to tutaj nigdy nie byłem. Ale to jest tak zamknięte, więc... Widzicie? On jest nam posłuszny, on jest fajny, on jest grzeczny, on za nami idzie. A nie jak ten pan, który on myśli, że jest taki fajny i... No i idzie do przodu. Nie jesteś fajny, Grillo. Ty jesteś fajny. Lubię cię. Chociaż wyglądasz jak zombie. Serio. Czemu milczysz? Obraziłeś się? Nie obrażaj się! Nie! Ej, idziemy. Oczywiście chyba ten zginie, nie? Cza. No strzelają mi go. Jurek. Jurek umarł. Zróbmy chwilę ciszy dla Jurka. Dobra, już. James, przeładuj. To jest piękne. Chociaż stare to piękne. Szczerze to... Jakoś mam wielki sentyment do tej gry i nie wymieniłbym jej za najnowszego Battlefielda 3 chyba. Jezu, ty jesteś Jurek. A twój Jurek. James. Słuchaj, James. Nie wiem, zapomniałem. Grillo. Ale ja? Kto Grillo? Jaki Grillo? James chyba. Nie. Jej. I coś tu jest? Nie. Jurek, czemu się wyrywasz do przodu? Twój Jurek, przepraszam was. Grillo, będę mówił innego Grillo. Hej ty, Grill. Ty bierzesz tego z prawej, ja biorę tego z lewej. Ale kooperacja. Wiem, że spoilerowałem wam, że tu też jest jeden. No i czemu... Ej, on ma kamizelkę? Tu nie ma kamizelki kuloodpornej. Tym... Jezu, ja myślałem, że to jest Grillo. Mein gosh. Oczywiście jakby Grillo umarł, to... Było koniec misji. Spotkaj Grillo przy... gejcie, przy bramie. I... ucieknijcie. Infiltrate. Nie wiem, co to jest. No chodź tu, Grillo. Tu. Use the rest of the explosives and sabotage as much as you can. In the meantime, I'll get some transportation for us. Dobra. I'll see you soon. Yay! A to byłby koniec tego odcinka, więc komentujcie, subskrybujcie, polubcie. Komentarze może też będą mile widziane. I to będzie koniec. Jak już mówiłem, mieszam się dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku i na razie.